wątpliwości wydarzenie. No i jesteście Państwo świadkami, ponieważ jest to pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Wierzymy, że turniej będzie rósł, budował swoją renomę i co roku po świętach w naszych kalendarzach znajdzie miejsce. No co, możemy? Tak, jest piękny niedzielny poranek. Widzę, że pary już są zwarte, gotowe do prawdziwej sportowej rywalizacji. A żeby wszystko było tak, jak powinno, powinniśmy zaprosić naszych sędziów. Komisję sędziowską, fantastyczną komisję, która będzie oceniać naszych przyszłych książąt balu. Sędzią głównym turnieju jest pan Waldemar Sagorski z Warszawy. Witam serdecznie. I z Wrocławia pan Radosław Hojsan. Przyjechała do nas z Radomia Monika Pawelec. Witamy serdecznie pana Szymona Kalinowskiego z Dobra. Kolejnym sędzią jest pan Sergiusz Rusu z Gliwic. I jeszcze pan Grzegorz Rybicki z Tomasza Mazowieckiego, niedaleko. Tak, z Tomasza. Tak, symbolicznie. Jeszcze chwilę, miałeś jakiegoś Tomasza w życiu. Ale byłam Tomaszem, jest mazowieckim. A powiedziałam Tomasza? Tak. Ale nie czepiaj się mnie. Słuchaj, ja się nie czepiam, ja to kocham po prostu. Liczę tam coraz więcej pomyłek, chociaż twój polski jest wpływem. Kontynuujmy, moi drodzy. Sędzią skrutinerem jest pani Agnieszka Bajda z Nowej Rudy oraz Katarzyna Kozłowska z Kędzierzyna Koźla. Za oprawę medyczną odpowiada Studio 81 Marcin Anglepot. Cofnijmy się już, żeby wiedzieć, którą pierwszą kategorię, bo pora rozpocząć nasz turniej. Rozpoczniemy od grupy do lat 9, a w kombinacji sędziów poproszę o zajęcie miejsc. I przed nami pierwsza kategoria. Zobaczymy tańce standardowe, walce angielskiego Bugstepa oraz cha-cha-cha i polkę w drugiej kolejności. I zapraszam pary. Z numerem 363 Grzesiu i Antonina, brawo. Z numerem 364 Ronald i Jessica. I z numerem 365 Bartek Gabriela. Wielkie brawa, proszę Państwa, bo to jest pierwszy taniec tego turnieju. Parkiet jest ogromny. Najfajniej właśnie tak stać blisko siebie w kupie raźni, prawda? Chłopaki. No, widzę, że jednak po prostu lubicie. Chciałabyś ich rozstawić. Nie wiem, czy nie będzie im smutno, jak ich tak rozdzielisz. No nie, no właśnie czujecie się tak dobrze blisko, żeby się nie tak, bo jest dużo miejsca. O, tak jest lepiej. Jeszcze proszę. Można też na drugą stronę pójść, oczywiście. No dobra, może myślę, są tak samo zestresowani jak my. Więc pora rozpocząć. Oh, dream.
Dziękujemy bardzo. Piękne, wielkie oklaski. Proszę Państwa, wiem, że maski zmuszają Was do tego, żeby nie krzyczeć, ale ręce mamy wolne. No i chyba już pierwszy stres za wszystkimi nami i z dziećmi. Zajmijcie miejsca dla śmiało do drugiego tańca, bo przed Wami quickstep. Bardzo poszło Wam świetnie. Chciałem tu zapytać sędziego głównego dyskretnie, czy to możemy podpowiadać, ale widzę srogą minę, więc jak najbardziej. Przed Wami quickstep. Pierwszy historyczny taniec latynoamerykański. To Twoja domena. Chcesz coś powiedzieć pod cza-cza-cza? No, wiecie, centrum trzymać proste nogi muzyki. No, zapraszam. Avevamo 15 anni quando mi prese suora, rimpotì quella canzone come te che vi eterno.
myśli, że umieliście zatańczyć taką polkę, a taką włoską piosenkę, prawda? Tak, tak. Gratulujemy serdecznie. Czeski taniec po włosku, jeszcze taniec łączy ludzi, łączy narody. No dobra, to co, dziękujemy wam bardzo. Jeszcze raz. Tak. Stało się. A przed nami kolejna kategoria, tym razem 12-13G, kombinacja sześciu tańców. No i cóż, przed nami dwie pary z numerami 376, Filip i Hania. Jesteście, już tam widzę, że chcecie przejść w bramę, tak? Para numer 377, Hubert z Kaliną. Tak, już widzę, że pilnie wpływają na party. Widzimy zmianę kostiumu od razu. Daje nam znać. Zawsze, za chwilę zobaczymy. Tradycyjnie rozpoczniemy od walca angielskiego. Ja zawsze przy tej okazji opowiadam te anegdoty, że on wszędzie na świecie się nazywa po prostu walcem wolnym, slow waltz albo langsamer walce. Ale w Polsce, ponieważ wszystko co angielskie jest flegmatyczne, więc został nazwany walcem angielskim. Bardzo proszę. Sklep taneczny Dance Spot w Nowej Odsłonie pod nazwą Air Dance Spot.
Kolejny element wielkiej rodziny Airgas. Dobierzecie tu najwygodniejsze buty, lidery, sport dance. Kupicie wyjątkowy stroj treningowy i wszelkie potrzebne akcesoria. Mogę ci pożyczyć. Pożyczyć, ale z dystansu. Wiesz. Chciałem tylko powiedzieć, że buty już zostały tutaj przygotowane. No i co? Twister, tak? Życzymy wam powodzenia.
gdzieś stoją na takim dużym pakiecie. Jest pewnie stresujące, czasami ciało ściemnieje, ale jeżeli zrobimy głęboki wdech i wydech, idziemy trochę bliżej w kolano. Tak, chciałaś coś odpowiedzieć? Jest z nami sędzia stażujący Michał Gałek. Myślę, że też miałby kilka rad dla pary, ale przecież w tej chwili to nie istotne. Ja po prostu serdecznie wam kibicuję, bo widzę, że przyjechaliście z Chełma, a ja pojechałem do Chełma po jednego z moich kotów. Zawsze widzę Chełm, po prostu serce bije mi mocniej. Dedykuję sobie to Quick Step. Dziękujemy Dominika z Michałem. Pokaz w trzech tańcach, serdeczne gratulacje. Dziękujemy wam bardzo. No, zapraszamy kolejną kategorię. 10-11G kombinacja. I zobaczymy w niej cztery pary. Pary się już widzę przygotowały do przekroczenia bramy. Już śmiało wchodzą na parkiet z numerem 371 Julia i Maksymilian, 372 Leon z Emilią, 373 Jerzy z Ingą i 374 Adrian z Jankotą. Dalej, jesteśmy w atmosferze tańców standardowych. Zaczynamy od bardzo miejskich. Tingling, and you'll soon be to bed. Hearts will play
Jupiter and Mars, in other words, hold my hand.
Wielkie brawa na grocie na naszych maluchów, chciałem powiedzieć, ale to tak w sumie ktoś mógłby się obrazić. Na przykład Rona mieć do mnie pretensje, że nazywam go do malucha, no to przecież on za chwilę nam pokaże, czym jest walc wiedeński, prawda? Jesteśmy w stanie tańczyć dalej? Super, to zapraszam do walca wiedeńskiego. Przepraszam, chcę, że tutaj spojrzałem Wickster, dlatego tak patrzę na mnie, widzisz? Nie no, miałem zapowiedzieć Quicksterpa, a przybiorę się do walca. No, nie wiem, bo się wzruszyłaś przed chwilą, widziałem, że poprawiałaś po prostu łezkę. Wybaczamy tobie, Maciej. Przepraszam bardzo. Quickstep. Słuchaj, to jest kryptoreklama, więc ona by mówić cza-cza-cza. Thank you.
wielkie brawa. Tak, wielkie oklaski, to był wasz turniej. Sędziowie wystawili tam notę, byliście dzielni. Na pewno każda z was stanie na podium. Gratulujemy wam serdecznie. Już teraz tak rodzice po prostu powinni pożegnać. Albo po prostu tak oklaskami. A przed nami pokaz. Pan z numerem 368, Kacper z Julią. Tak, jesteście z nami. Witamy was serdecznie. To jest kategoria 10-11H w kombinacji. I co? Zaczniemy od walca. Zdecydowaliście już, gdzie zaczniecie. Piękny walc angielski. Thank you.
Wielkie brawa, no. Ola Cika. Słuchaj, Kasper, nie wiem, czy wiesz, ale Ola Cika to jest cześć dziewczyną. W polskiej wersji nie będę tego spolszczał. Ola Sika, to tam będzie to śpiewać. Ale chciałem powiedzieć, że przed nami po raz pierwszy dzisiaj Jive. No, full band. To cieszę się. Nie. Your kids, only
Wielkie brawa. No i cóż, całuski były, teraz... No teraz daj im trochę odetchnąć, bo to są jakieś tacy... Może jakiś sponsor chować na tyle. Chcesz powiedzieć? Andreses? Andreses. Dobrze, to mieszczamy się w samym centrum Warszawy na Emilii Plater 10, wypożyczalnia sukienek tanecznych. W ofercie sklepu znajdziecie Państwo unikatowe sukienki zarówno od tańców latynoamerykańskich, jak i standardowych. A tutaj w wypożyczalni jest jej lokalizacja w studiu tańca Arthur Murray, która umożliwia nie tylko przymiarkę sukienek, ale również wypróbowanie ich w ruchu na pięknej sali tanecznej. Sukienka to jest ważna rzecz, nie? Ja to już musiałam sobie pożyczyć, już nie mam żadnych. Ja chyba też troszkę musiałam pożyczyć, zresztą po świętach ciężko mi wejść cokolwiek. Ale teraz przed nami ostatni wasz taniec. Złoiłby kilka tyłków, nie? No ale słuchaj, wszystko przed tobą.
2021 po prostu. Pójdziecie jak puszka. Teraz trochę bansu dla nas wszystkich. Yeah.
Peace. Bardzo, bardzo gratulujemy. Widzieliśmy wasze uśmiechy. Bardzo piękne. Tak, oni już są gotowi do samby. Poczekajcie potem jeszcze na wasze wyniki. Tak, na nagrodę przecież. Na nagrodę, tak, medale. To wszystko, co ukochała najbardziej. Zauważyłaś po prostu, co te pary wyrabiały tutaj na ściance. One już się przyzwyczają do tego, że potem nam pozować na ściance. Szalały, nie? No ale cóż, mamy teraz niespodziankę. Drodzy państwo, po prostu to, co przed nami jest bardzo ważne. Widzę, że tutaj jest wzruszenie u współzałożycielki całej tej inicjatywy Air Dance, Jasia Wargala. Po prostu czeka na pierwszy pokaz jakby na rybku szkoły Air Dance Academy. Trener Grzegorz Antosz wprowadzi swoje pieszczochy. Wielkie brawa, dodajmy im odwagi. Pierwszy występ, pięknie. Jak na prawdziwy show dance się stało. Światła już są gotowe. Ema, widzisz, tańczycie? Masz wątpliwości, tak?
pewnie sobie zaletwiliście sobie najlepszą piosenkę, prawda? No, tak wyglądają, tak. To będzie specjalny pokaz dla nas. Te dzieci tańczą dopiero od ile? Paru miesiąca? Dwa miesiące widzę, tak? No. Tak. Dwa miesiące. No właśnie, te dwa miesiące to jest jednocześnie Victory Dance. Musicie patrzeć na Grzegorza. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało.
Grzegorz Andosz, pierwsi podopieczni RDS Academy. Pierwsze. Nie odchodźcie jeszcze, bo mamy dla was nagrodę. Oczywiście. Oczywiście, oczywiście. Ale możecie się zbliżyć w kierunku tronu króla i królowej balu. Kierowniczka turnieju Diana po prostu ma dla was coś słodkiego, hiperzdrowego, idealnego na zęby. Proponuję zgryźć te batony i uśmiechnąć się do zdjęcia. Chciałam państwu jeszcze tylko państwa poprosić, rodziców, żebyście jak dajecie numerki, oddali też agrafki do dezynfekcji. Jeżeli możecie, mam taką możliwość, to bardzo byśmy o to poprosili. Tak, rejestracja w ogóle dała mi tu sygnał, żeby poprosić pary, które kończą turniej, aby oddawać numery do rejestracji. Bo przed nami kolejne zawody, bo byliście super. Super, prawda? No, powiedziałbym bardziej dosadnie, ale nie wypada. To jest tak zwany język niski, więc było zaje fajnie. No dobrze. Tak, kontynuujmy z tymi nagrodami. Tak, to było super, widzę, że wszyscy się przygotowani. Jak wiecie państwo, niestety sytuacja zmusza nas do tego, że pary będą odbierały nagrody osobno w swoich kategoriach, nie mogą wyjść w tradycyjnym marszu i go oczekiwać, no, ale nic nie szkodzi. Zacznijmy od kategorii do 9 kombinacji. Aha, brały tylko 3 pary. Roland z Jessica, Grzegorz z Antoniną i Patryk z Gabrielą. Zapraszamy was na partię, chodźcie do nas. Organizatorzy. Kategoria do 9. Klasa H. No i cóż, no śmiało, jesteście super, więc chodźcie tutaj do nas. Chodźcie tutaj bliżej. Chodźcie tu do nas, twarzą do całej widowni, żeby wszyscy was świetnie widzieli i żebyśmy was świetnie widzieli. No proszę. Teraz przyjdzie pani z nagrodami, dowiecie się, kto zajął pierwsze miejsce. Ciocia Jania was ustawiła. Po drugie i po trzecie miejsce. Zerkam kątem oka, już widzę, że... Przygotują specjalne nagrody dla was, więc ile cierpliwości. Czy możemy już? Tak, możemy. No cóż, moi drodzy, drugie miejsce zajął Ronald z Jessica. Tak. Ale słyszeliście, że to jest drugie miejsce. No to jest świetne. Widzę, że Patryk po prostu tutaj zerka niepewnie w kierunku Grzegorza i pyta, o co chodzi. O co chodzi? Chodzi o to, że para numer 363 Grzesiu z Antoniną i 365 Patryk z Gabrielą zajęli egzekwo pierwsze miejsce. Brawo! No jaka piękna niedziela, prawda? Jakie piękne medale dostaliście. No super. I dyplomy, i coś na zęby też. No, mówię, że bym chciał się ściskać, ja nie wiem co na to po prostu same win, ale już się tak złociłem po prostu pilnując dystansu, że... To co, jest piąteczka? Kochani, gratulujemy wam serdecznie i biegnijcie do swoich bliskich. My raz nagradzamy wielkimi brawami. Dziękuję, że przyjechaliście. I co teraz? 12-13G. Mieliśmy w niej dwie pary. Hubert z Kaliną 377, a 376 to Filip z Anią. Jesteście z nami. Zapraszam do was. Filip, jesteś wyluzowany dalej? Tak. Tak, on się teraz dopiero zaczął dobrze czuć, prawda? Drugie miejsce. Hubert z Kaliną, para numer 397. Gratuluję bardzo. Klub Start Płonc. Dla was srebro. Nie wiem, czy koloidalne. Tak jak w maseczkach Be Ready, możecie spróbować. Coś na osłonę.
szósty numer mieliście, to był szczęśliwy numer. Etiuda Radomsko, oni dzisiaj zwyciężyli. Serdecznie gratuluję. Trening.
Zajmujesz co w macie w wolnym czasie? Ja no, jestem wyznawcą zasady. Najpierw masa, potem masa. No ale dobra, nie o nas. Tym razem dziękujemy serdecznie, gratulujemy Wam. Dziękujemy, że przyjechaliście. Jest piękna pogoda. No i cóż. Przywitam, powitamy ich. Pożegnamy ich za wielkim aplauzem. Żegnamy Was serdecznie. Dziękujemy również Państwu, że byliście z nami. Na tym się kończy blok pierwszy porannego turnieju. Tak. Już był wasz pokaz. Jeszcze chcecie coś wręczyć? Tak? Jeszcze. O kurczę, to dalej są nagrody. Jak to pięknie. To gdzie są nasze pieszczochy? Są tam za stołem. Wszystkie pieszczochy z Erdens poprosimy na parkiet. Tak. Może Grzegorza powinniśmy znaleźć? Grzegorz już triumfuje. Diana, może ty pobiegniesz po Grzegorza, bo myślę, że... Tam nie ma. Szkraby się rozpierzchły. Euforii zakończenia pierwszego tańca. Występowaliście? Dochodźmy tu do parkie. Jak występowaliście? Bo dla was również organizatorzy przygotowali nagrody. Nie, jeszcze nie wszyscy. No nie. O, jeszcze przychodzą. Tak pięknie zatańczyliście, że musimy jeszcze nagrody wam dać. Dwa razy nagrody. A Dawid Latuszkin gdzie jest? Chyba, że partnerka dla ciebie odbierze nagrodę. No i medale rozdzielone. Wszyscy zadowoleni. Można iść na fajny obiad. Wielkie brawa. Myśleliśmy, że nie zbierzemy tej poczciwej gromadki. Aby wręczyć im tam dobrego. No, proszę Państwa, dziękujemy serdecznie. Pozostaje nam życzyć Wam wszystkiego dobrego w kolejnym roku, 2021. Przypuszczalnie nic już nie spowoduje, że spotkamy się do Sylwestra, chociaż nic nie wiadomo. Wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo i zapraszamy na krótką przerwę dla tych, którzy będą z nami kontynuować turniej w drugim bloku. Jeszcze mamy bardzo ważną informację. Nasza kierowniczka tutaj, Diana, powiedziała, że
musicie wszyscy mieć opaski, jeżeli chcecie wyjść na salę. I dzieci założone opaski. Nie w kieszeni, nie w ręku, założone na ręku, na nadgarstku opaski. I dzieci, i rodzice. Prosimy. Szanowni Państwo, zwracamy się w imieniu organizatorów z wielką prośbą o opuszczenie pomieszczenia, które musimy wywietrzyć. Jesteście zgrzani, my to musimy zrobić ostry przeciąg zgodnie z przepisami. Państwo, którzy już zakończyli turniej, na pewno się zbierają, ale ci, którzy przybyli na turniej, też są proszeni o to, żeby pozwolić nam przewietrzyć pomieszczenie, zdezynfekować co konieczne. Dziękuję bardzo.